Serdecznie zapraszam. 7 października Różaniec do granic. Włączę się w tę modlitwę w intencji obrony naszej kultury, naszej tradycji, całego tego dziedzictwa, które musimy chronić i naszej wiary, która jest nam opoką. Bo tarczą przeciw złym wpływom, najlepszą tarczą jest modlitwa. Ta przedziwna modlitwa, o której Jan Paweł II mówił, którą ukochał, przedziwna modlitwa. Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Zapraszam, Jerzy Zelnik. Dołącz do wielkiej modlitwy różańcowej 7 października na granicach Polski. Więcej na www.różaniecdogranic.pl.